Witamy w trzecim wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu, finansowanym ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO. Gościem dzisiejszego spotkania jest Jacek Jędrzejczak, prezes Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Od jak dawna działa fundacja i czym się zajmuje? Fundacja działa od 2004 roku. Zajmuje się przede wszystkim edukacją na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym również rozwojem wolontariatu międzynarodowego. No właśnie, wolontariat międzynarodowy jest takim kluczowym działaniem fundacji i prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu Międzynarodowego. Na czym polega wolontariat międzynarodowy? Wolontariat międzynarodowy głównie w naszym wydaniu opiera się na działaniu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Dawniej to, jeszcze niedawno, to był EVS, tak zwany European Voluntary Service, teraz przekształcił się właśnie w ESC. I w ramach tych działań wysyłamy wolontariuszy z naszego kraju, czyli młodych Polaków w wieku 18-30 lat w granicach Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych. I tak samo w drugą stronę przyjmujemy tutaj do nas młodych ludzi w tym samym wieku z krajów Europy, ale również z krajów stowarzyszonych w jakiś sposób, czyli jest to też również Norwegia, Islandia i kraje aspirujące takie jak Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Ukraina, Białoruś, czy też kraje basenu Morza Śródziemnego. A co trzeba zrobić, żeby być organizatorem takiego rodzaju wolontariatu? Przede wszystkim trzeba przejść procedurę akredytacyjną, tak, którą robi Narodowa Agencja. Każdy kraj ESC, czyli Europejskiego Korpusu Solidarności, ma swoją wewnętrzną agencję, która na dany kraj przyznaje akredytację, tak aby można tych wolontariuszy gościć zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w programie. A czy oprócz Fundacji FERS są inne organizacje na terenie Łodzi, które też organizują tego typu działania? Do niedawna, to jest też wiedza, którą ja dysponuję, też tak przyznam szczerze, nie grzebałem za bardzo ostatnio w tym polu. Natomiast na moją wiedzę wydaje mi się, że w Łodzi teraz jako organizacja, która zajmuje się tak szeroko tym wolontariatem zagranicznym, jesteśmy jedyną organizacją. W ramach oczywiście Europejskiego Korpusu Solidarności. Czy rozumiem, że jeżeli ktoś ma ochotę przyjść i na przykład przeszkolić się z takiego rodzaju zagadnienia bądź pozyskać wolontariuszy, może się do Was zgłosić? Pozyskać wolontariuszy tak, z tym, że tutaj, Mariusz, muszę tutaj troszeczkę Ci też jakby tą sprawę rozwinąć troszeczkę, bo my zajmujemy się czymś takim, co nazywa się bycie organizacją koordynującą. To znaczy w Łodzi są placówki tak zwane goszczące, które też muszą mieć swoją akredytację. Takie jak publiczne, to mogą być szkoły, przedszkola, domy samotnej matki, nawet urząd miasta. Mogą być to różne placówki publiczne, nieprywatne, tak, w ramach których można gościć wolontariuszy, natomiast trzeba przejść akredytację i my pomagamy tą całą procedurę załatwić, czyli tych wolontariuszy znaleźć, przejść tą procedurę akredytacyjną. Później tych wolontariuszami się opiekować tutaj na miejscu, bo wiadomo, ktoś przyjeżdża z zagranicy na przykład na te 12 miesięcy, on potrzebuje tak mieszkania, wyżywienia, biletu na transport, jakiegoś tutaj pomocy w odnalezieniu się też w innej przestrzeni i mentalnej, kulturowej, językowej, transportowej, więc my się tym wszystkim zajmujemy. A organizacja goszcząca, powiedziałbym tak trywialnie, dostaje w pewien sposób ukształtowaną jednostkę do tej pracy. W pewien sposób. Tak, oczywiście nie możemy też wkraczać w to, jakie umiejętności wolontariusz posiada przed przyjazdem. I jakby my taki pewien parasol ochronny roztaczamy nad tymi organizacjami goszczącymi. Czyli mogę korzystać z takiego rodzaju wolontariatu i takich wolontariuszy, ale najpierw muszę spełnić kryteria, jakby dostać akredytację i będę wtedy wówczas tą organizacją goszczącą. I wy, jak już macie nabory tych wolontariuszy, tak, oni tutaj przyjeżdżają, to wtedy rozdysponowujecie je po tych różnych placówkach zgodnie z ich jakimiś tam zainteresowaniami czy predyspozycjami. Generalnie, Mariusz, masz rację. Generalnie tak. Natomiast tutaj jak zwykle tkwi jeszcze pewne ale. To mianowicie wyobraźmy sobie, że jesteś przedszkolem. Tak? Jesteś dyrektorką przedszkola i dowiedziałeś się od innej dyrektorki, że u niej w przedszkolu jest taki wolontariusz. Bardzo cię to zaciekawiło. Dzwonisz na przykład do nas, dowiadujesz się. Tak? Udzielamy informacji.
jesteście coraz bardziej tym zainteresowani, w związku z tym spotykamy się po to, żeby ustalić, jakie są zasady takiej współpracy i z czym to się je. Kiedy ta rozmowa potoczy się w sposób pozytywny, staramy się pomóc w akredytacji. Akredytację przedszkole uzyskuje i dopiero wtedy przystępujemy do szukania takiego wolontariusza, bo on też musi spełniać pewne kryteria. My szukamy jakby pod jednostkę, tak? Czyli wolontariusz wie, gdzie przyjeżdża, do jakiej placówki, jakie są tam zadania do wykonania i czy te kompetencje, którymi dysponuje, faktycznie mu się przydadzą. Czyli to najpierw wolontariusz się wszystko dowiaduje o tym, czy temu pasuje. Jakby było odwrotnie, gdyby wolontariusze przyjechali w ciemno, no to byłoby znacznie trudniej. Podejrzewam, że poziom procentowy wyjazdu byłby znacznie większy powrotów, tak? Zatem wszystko wcześniej musimy wiedzieć, pod jaką placówkę szykujemy tego wolontariusza już z kraju jego pochodzenia. No ale dzięki temu wszystko jest takie dopięte, zorganizowane, bezpieczne, na ile się da, bo tak. To sytuacje są różne. I mamy większą jakby kontrolę i możliwość koordynacji tego wolontariatu niż jakby tak. Po prostu to było tak bardziej chaotycznie, spontanicznie. Tak, też tym bardziej pozwolisz, że dodam, żeby wolontariusz też mógł do nas trafić, on musi być też zarejestrowany w swoim kraju pochodzenia, w bazie, tak, w bazie danych wolontariuszy, gdzie ma tam swój odpowiedni numer i jest w tej bazie i dzięki temu możemy go stamtąd wyłowić. Tak? To nie są osoby, które tam tak naprawdę zgłaszają się tylko dlatego, że my zrobimy call. Nie. One muszą najpierw w tej bazie zaistnieć. No właśnie, są różne procedury i jakby trzeba to najpierw spełnić. A czy oprócz właśnie tych procedur i takich organizacyjnych już elementów są jakieś różnice między wolontariatem międzynarodowym a takim tradycyjnym? Na początku, Mariusz, powiem tak, jak zaczynałem, to wydawało mi się, że to jest takie samo, po czym po pierwszym roku się przejechałem, tak, że stwierdziłem jednak, że potrzebne jest do tego zupełnie inne prawo jazdy niż my posiadaliśmy. No przede wszystkim sam kontekst językowy, tak? To znaczy, że w organizacji muszą pracować ludzie, którzy co najmniej mówią w języku angielskim. No i jeszcze inne języki też pomocne są. To pierwsza sprawa. Druga to taka, że trzeba jeszcze znać ten kontekst międzykulturowy tej całej naszej struktury unijnej. Bo to, że ktoś jest spoza granicy naszego kraju, to nie znaczy, że on jest taki sam w każdym kraju. Ważny jest kontekst i społeczny, i obywatelski, praw jednostki w danym kraju, religijny. Na tym tle na przykład zdarza się nam często, że musimy interweniować, bo na przykład my nawet musimy zastanowić się, jak w mieszkaniu gościć, umieścić wolontariuszy z różnych krajów i czy te kraje akurat nie są w stanie jakichś konfliktów, takich jak na przykład Armenia i Azerbejdżan teraz, tak? A z tych krajów też mamy akurat teraz wolontariuszy. Czy nie ma tam jeszcze jakichś takich różnic, no na przykład Hiszpania, tak? Hiszpania na przykład i Katalonia, tak? Czy oni mogliby mieszkać w jednym mieszkaniu, czy nie? Czy na przykład Turek i powiedzmy Gruzin, tak? Czy Armenia i Gruzja? I Armenia powiedzmy i Turcja, tak? Walka o góry Ararat, to taki konflikt, że to wszystko trzeba przemyśleć, tak? I też bardzo często dawać też takie zadania, żeby w jakiś sposób te sprawy albo ominąć, albo w sposób na tyle konstruktywny, delikatny, z taką etyką rozmowy z tymi wolontariuszami też o tym rozmawiać. Projekt wolontariatu międzynarodowego polega też na tym, żeby te różnice, skrajne poglądy i wszystkie takie napięcia wewnątrz jakby naszego kontynentu starać się rozwiązywać, tak, w sposób pokojowy. I też taka, żeby taką otwartość i akceptację budować, no bo to jest też ważne, żeby... Tak. No, jesteśmy różni, ale no... akceptujmy jakby swoje te różnice mają jakby nas wzmacniać. Tak? No, takie jest założenie, ja też jakby bardzo w to wierzę, że te różnice to mają jakby być takim przyczynkiem do naszej rozmowy i do zrozumienia drugiej osoby. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy tych różnicach i tych zasobach, to jaką korzyść mają te organizacje, które przyjmują tych wolontariuszy? Jak ty to obserwujesz? Co one zyskują dzięki temu, że tam się pojawiają? Bo na pewno to może nie, ale być może jest tak, że wiele z nich ma opór przed przyjęciem nowych osób, zwłaszcza z zagranicy. Mariusz, ten temat, który mówisz, to by chyba nawet trzeba bardziej głębiej sięgnąć jakby w ogóle w serca Polaków, tak? Czy ta nasza otwartość, którą mieliśmy kilka wieków temu na obcokrajowców, teraz z powrotem wraca, czy jakoś się zmienia? Natomiast powiem Ci w taki sposób krótki, że gdyby na przykład teraz mamy wolontariuszy w przedszkolach, w szkołach, w bibliotekach, gdyby nie było z tego korzyści, to pewnie by z tego organizacje nie korzystały, tak? Zatem widzą te korzyści. Ja mogę mówić z mojej strony, jakie według mnie przede wszystkim są.
To chociażby wracając do przedszkola. No, mamy jakby w przedszkolu osobę, która pomaga nam w prowadzeniu tej grupy, pomaga nam w prowadzeniu zajęć. Dodatkowo przygotowuje zajęcia kulturowe o swoim kraju, na przykład o historii, o kulturze kulinariów, o bajkach swoich z danego kraju. I bardzo taki aspekt, który chwalą rodzice dzieci w przedszkolu, że dzieci stykają się z żywym językiem. Nie tylko angielskim, ale często z tym drugim językiem tego wolontariusza, który na przykład może być Hiszpanem, mówi u nas po angielsku, natomiast z dziećmi może komunikować jeszcze po hiszpańsku i dzieci w tym samym czasie, powiedziałbym tak, spożywają dwa języki na surowo. Tak? Bo wolontariusz nie zna języka polskiego na początku i komunikuje się z tymi dziećmi w tych językach. Dzieci tak naprawdę są jak taka językowa gąbka. One momentalnie te języki chłoną. Co często rodzice nam mówią, że po takim roku pobytu z takim wolontariuszem, to te dzieci właściwie, jak porównują na przykład z innymi dziećmi albo ze swoimi starszymi dziećmi, to w ciągu roku robią taką robotę, jak dzieci normalnie w ciągu 4 lat. No ja zauważyłem, że w ogóle dla dzieci to jest atrakcja, jak taki wolontariusz przyjeżdża. Tak. One są zainteresowane i takie naprawdę zaangażowane w to, tak, co wolontariusze proponują, bo też dopytują kiedyś gościliśmy się, takich. Tak, dopytują się na przykład, a ciociu powiedz, jak w twoim języku jest to, później powtarzają to od razu, chodzą na przykład po swojej sali i z innymi na przykład się przekrzykują coś, używając tych słów w tym języku. Tak? Ci wolontariusze przechodzą jakieś szkolenia jeszcze, dodatkowo oprócz tego wsparcia całego, które jest organizowane w ramach ich pobytu? Jakieś może warsztaty, spotkania mają? Tak. Staramy się też przygotować wolontariuszy przed pracą w danym miejscu, prowadząc z nimi zajęcia, przykładowo wracając do tego przedszkola, może jedźmy już jednym torem, że uczymy ich tego, jak prowadzić zajęcia z dziećmi, tak? W jaki sposób, o zasadach bezpieczeństwa i też dajemy im lektora języka polskiego, tak? Czyli uczą się też polskiego. Także widzicie, no same pozytywy. Warto być wolontariuszem. Warto być wolontariuszem. Trochę coś nowego, bo do tej pory nie rozmawialiśmy o wolontariacie międzynarodowym podczas naszych webinariów, a tutaj mamy takiego gościa, dzięki któremu możemy akurat trochę poznać ten obszar. Ja tutaj też zdradzę taką nowość, że od 18 listopada wspólnie z Fundacją FERSO i Centrum Opus będziemy realizować taką wspólną usługę na rzecz naszego miasta, właśnie polegającą na upowszechnianiu organizacji obsłudze wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne na obszarach rewitalizowanych. Więc to taka jest nowa działka, którą tutaj będziemy, że tak powiem, gospodarować. I w związku z tym mam pytanie, czy widzisz taką przestrzeń, żeby właśnie wolontariusze z zagranicy mogli tam działać i wspierać te funkcje, które tam są albo będą uruchomione? Czy byłaby to jakaś wizytówka albo jakaś fajna jakość dla naszego miasta? Mariusz, jedna rzecz to, co ja myślę, a druga rzecz, jak do tego się odniesie nasze własne miasto w postaci włodarzy naszego miasta. Zatem powiem to, co tutaj ja o myślę. Sobie tak, tak mówimy tylko. To, co ja myślę, to jeśli tak naprawdę... Wczoraj czytałem nawet taki w pewien sposób jeszcze nieoficjalnie zebrane dane ze spisu powszechnego. I o ile powiedzmy, że wydawało nam się do niedawna, że jesteśmy narodem 38-milionowym, to się okazuje, że nagle chyba będziemy narodem 37-milionowym. Tak? To tyle, co z wczoraj wiem. A to znaczy dla nas, że na pewno będzie coraz trudniej, żeby zagospodarować chociażby miejsca pracy, żeby rozwijać się gospodarczo w taki sposób, jak chcemy, jak jest pożądany. I trzeba się liczyć z tym, że tak naprawdę coraz więcej obcokrajowców będzie przyjeżdżało do Polski, nie tylko na wolontariat. Będą przyjeżdżali również w poszukiwaniu pracy, jeśli oczywiście nasza gospodarka będzie na tyle wydolna, żeby ich przyjąć. I trzeba stworzyć takie struktury, które będą na tyle przyjazne, żeby ci ludzie, zwłaszcza młodzi, mieli co w naszym kraju robić, tak? I zaczynając od wolontariatu, to się tak zaczyna często, że ci młodzi ludzie przyjeżdżają do nas, odbędą ten wolontariat, bo ten wolontariat jest dla nich też jakby taką czasami roczną przerwą w życiu. Może być tak, że oni studiują i stwierdzą nagle, że być może ten kierunek studiów to nie jest dla nich, biorą sobie ten tak zwany gap year, roczną przerwę, u nas raczej niepopularny, i wyjeżdżają, wybierają Polskę i zastanawiają się, co dalej ze swoim życiem, czy to jest ten dobry kierunek. Tak? Być może ta praca w przedszkolu, w bibliotece czy w innym miejscu zmieni ich potrzeby życiowe. Oni często mogą wrócić na te studia, mogą je skończyć, ale później może nawet zdarzyć się tak, że mogą wrócić tutaj. Albo zmieniają kierunek studiów, albo co też nam się zdarzało, że zostają tutaj u nas na studiach.
Tak, zmieniają swoje życie. A do tej pory mi się zdarza, że spotykam wolontariuszy z lat dawnych, którzy u nas byli, którzy oni mieszkają, pracują w Łodzi. Czy też no później proszę. Do innych miast wyjeżdżają. Powiem Ci nawet taką może anegdotkę. Miesiąc temu odbierałem nową wolontariuszkę, która do nas przyjechała z Turcji. I chodzę sobie po naszym wielkim dworcu Łódź Fabryczna. No tam wiadomo, każda osoba, która przechodzi na ten moment, to jest jakaś ciekawość. Nikogo tam nie ma. Nikogo nie ma. Więc właśnie ta wolontariuszka. Z daleka idzie jakiś taki chłopak, ja chyba skądś go znam. Tak podchodzę do niego, patrzę, a to Dawid, wolontariusz, który 4 lata temu był u nas na projekcie, a on wciąż jest w Polsce. Okazało się, że skończył ten wolontariat, wrócił do swojego kraju, ale po roku stwierdził, że w Polsce było mu dobrze i chce tu wrócić. Popracował rok w Łodzi, później pojechał do Krakowa, pracował tam chyba 2 lata i teraz patrzę, on właśnie tego dnia wrócił do Łodzi dalej pracować w Łodzi. I stwierdził, że bardzo dobrze mu tutaj się w Polsce żyje i bardzo ceni sobie polskość, tak? No właśnie, tutaj taki fajny aspekt wybrzmiał wolontariatu jako takiego elementu zweryfikowania swoich potrzeb, planów, aktywności społecznej, tak. Zawodowej. To jest właśnie coś, co dla każdego uważam jest fajne, żeby zobaczyć, popróbować. I gdzie nasze życie, w którą stronę ma zmierzać. A też powiem Ci, Mariusz, że ten wolontariusz można by się wydawać, no dobra, można powiedzieć, on może był pewnie z Ukrainy albo z jakiegoś takiego kraju i tutaj mu teraz dobrze. To był wolontariusz z Hiszpanii i wcale nie można powiedzieć, że tam było mu źle. Po prostu chciał mieszkać i żyć, pracować w Polsce dzięki temu, że pobył tutaj rok i stwierdził, że to jest dobre miejsce do życia dla niego. Jacku, ja Ci dziękuję za te inspiracje, naprawdę tutaj dużo wiedzy i dużo takich nowych informacji dla mnie i dla naszych słuchaczy wybrzmiało, także życzę Ci, żeby ten wolontariat dalej się prężnie rozwijał i żeby był widoczny, bo myślę, że jest jeszcze nadal mało popularny, chociaż wiemy troszeczkę więcej na ten temat, natomiast nadal jakby mało się o tym gdzieś tam mówi i ja mam taką nadzieję, że po prostu przyjdzie taki czas, gdzie naprawdę usłyszymy o tym i będziemy jeszcze chętniej tych wolontariuszy tutaj angażować. Też mam taką nadzieję, Mariusz. Życzę Ci też, żeby, że tak powiem, Centerko dalej ciągnęło tą działalność wolontariatu polskiego. My będziemy zajmować się tym międzynarodowym i razem być może w naszym mieście dużo dobrego wniesiemy. Też tak myślę. Gościem naszego spotkania był Jacek Jędrzejczak, prezes Fundacji FERSO. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, Mariusz. A Was zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Dawajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. I wspierajcie na Patronite. Opis znajdziecie jak zwykle na dole. Dzięki.